Coś bardzo mocno śpi. Dzień dobry, moi drodzy. Witam. Jeszcze nie jest tak gorąco. Dobrze, dobrze. Lecę na autobus. Jadę do Pistiery del Gardy. I mam nadzieję, że uda mi się poleżeć, opalać się, wykąpać się. Nie wiem, co z rzeczami jeszcze, ale zobaczymy. Prawie doszłam pieszo, bo nie wiem, długo czekałam na przystanku. Pomyślałam, że pójdę, zdążę, nie zdążę. I już go widzę, dworzec. W sumie ile to? 15 minut pieszo? Plecy mnie bolą od tego plecaka. Przyjechałam do Pieściery i coś tu jest za dużo młodzieży i mi się to nie podoba. No tu chociażby wiatr jest. Idę do wody. Tak wybiegłam szybko z tego dworca, że zapomniałam zobaczyć, czy mogę gdzieś tam swoje rzeczy zostawić. Trudno. O matko, jak ja się cieszę, że tu przyjechałam. Wiatr, woda, pięknie. Przyszłam w złą stronę, muszę się cofać. Tu nie ma plaży, tam jest plaża na drugiej stronie. O, tam, gdzieś tam. Ale tu i tak jest super, wiecie. Przynajmniej jest wiatr, woda. O Boże, po co ja pojechałam do tej Werony? Szczerze, Werona dla mnie to jest takim wielkim błędem tej podróży. Nie wiem po co tam. No dobra, byłam, zobaczyłam, ale nigdy więcej tam nie pojadę. No, lepiej bym siedziała sobie gdzieś nad tym, nad gardą, nie wiem. Tutaj mogłam sobie nocleg znaleźć, nie? Wczoraj popływać, dzisiaj popływać. Myślenie, Lilia, myślenie. Trzeba myśleć. Dobra, odpocznę trochę i pójdę tam na plażę. Sprawdziłam na mapie, że jednak jest tu plaża. Idę tu. 6 minut mi pokazało. Teraz będę miała zadanie, muszę jakoś się przebrać. Nie wierzę, jestem na plaży. Au. I będę tu jakoś... Nie wiem, już 5 godzin tu będę. Patrzcie, co znalazłam. Miejsce do przebierania się. Przebieram się i lecę jeść. Pytanie tylko, co ja mam zrobić z mokrymi rzeczami. Ale zaraz coś wymyślimy. Zaraz może gdzieś usiądę w cieniu, to położę na słońcu. Jakiś taki w głowie mam plan. O, ale dobrze, tak wykąpałam się. Popalałam się, miło, miło. Czekam, aż mi troszkę rzeczy wyschną. Garda zdecydowanie zostaje na liście miejsc, do których chciałabym jeszcze wrócić. Dwa razy czyć, to dwa razy i jeszcze chcę tu wrócić. U mnie to się zdarza bardzo rzadko, żebym chciała wrócić do tego samego miejsca. Nigdy. Garda i Szwajcaria. Jedyne takie dwa miejsca, do których chciałabym wracać, o tak. I Malciziny zdecydowanie jest fajniejsze, ładniejsze od na przykład tej miejscowości, gdzie teraz jestem, od południowej części gardy. Północna zdecydowanie jest ładniejsza i woda jest czystsza. Tutaj była taka brudna z wodorostami woda i w ogóle nie przezroczysta, ale później zrozumiałam dlaczego, bo tam dalej jest piasek. Są kamienie i dalej jest piasek, dlatego woda jest, nie jest taka super czysta. Plaże tutaj są też takie zwykłe, normalne, a na Malcizinie bardzo mi się podobało to, że tak jak już wspominałam, możecie leżeć sobie w jedynkę, w dwójkę i macie swoją taką mini prywatną plażę. To kocham w Malcizinie, uwielbiam. Czy jeszcze wyruszę sama w podróż? Nie wiem. Może? Może i tak.
Ogólnie spodobała mi się bardzo ta podróż, tak szybko zleciało 10 dni, 10 dni tak szybko zleciało, masakra. I w ogóle się nie nudziłam, ani razu się nie nudziłam. To było naprawdę bardzo fajna podróż. Znalazłam, gdzie wysuszyć swoje rzeczy. I przy okazji zjeść lasagne. Ostatnia lasagne. Ech, i wracamy do polskiej kuchni. Mam jeszcze 2 godziny. Nie wiem, będę przyciągać, będę tu siedzieć długo. Chociażby, nie wiem, z godzinkę tu posiedzieć. Aha, gorąca. Bardzo gorąca. Pytam, fresh juice? Tak, tak, fresh juice. Jakie to kurde fresh juice? Przecież znam smak fresh juice. Wiecie co, ja oglądam teraz wiadomości, co się dzieje na Białorusi i ja nie wiem na ile to będzie aktualne i co się będzie działo w tym momencie, jak będę wrzucać ten film, bo to będzie pewnie za 2 tygodnie jakieś, z 2-tygodniowym opóźnieniem. Ale to jest faszyzm, to jest po prostu kurwa faszyzm. Co oni z nimi robią w więzieniu? Ludzie po prostu stoją w miejscu, gdzie powinno spać 4 osoby, tam stoi 40 osób. Po prostu stoją, bo oni nie mogą ani siedzieć, ani leżeć, po prostu stoją. Ludzie im nie dają jedzenia, nie dają im iść do toalety, biją. Ja nie wierzę, że coś takiego się dzieje w dzisiejszych czasach. Nie wierzę. Nie mogę w to uwierzyć. Nie rozumiem, po co, jak człowiek może tak robić z innym człowiekiem. Can I buy a ticket to bus to airport? Okej, jestem w Bergamo, bilet na autobus mam, jak coś. Tu są 2 kioski, w jednym z których tylko za gotówkę można kupić. I pani powiedziała, bankomat w mieście, w Starym Mieście. Weszłam do drugiego kiosku i kupiłam za kartą, tylko musiałam coś dokupić, żeby było 5 euro. Więc tak, żebyście widzieli dla informacji. I przystanek jest tu. Naprzeciwko. Dworce są odstraszające zawsze. Jak przyjeżdżacie do jakiegokolwiek miasta, którego nie znacie, to odstrasza bardzo. Zawsze kręcą się jakieś dziwne typy wokół dworca, ale zawsze sobie przypominam, że przecież w Poznaniu na przykład też tak jest. W Poznaniu czuję się bezpiecznie, a na dworcu no dziwnie, żule różne i tak dalej. I tutaj jest tak samo. W dużych miastach tak jest. Jestem na lotnisku, zostało poczekać jakieś 5 godzin i lecę do domku, do Berlina. Z Berlina Flixbus. Co mam z twarzą nie tak? Oglądam taki fajny serial, podrzucę wam link pod filmikiem. Ten serial jest po rosyjsku, ale są angielskie napisy i mi się wydaje, że można nawet znaleźć po polsku, bo widzę nawet w wyszukiwaniu, ktoś wyszukiwał Metal Family po polsku. A zaraz wam to sprawdzę, sekundkę. To jest tylko jeden sezon. 10 odcinków i każdy odcinek jakby zwiększa się tam co kilka minut, czyli tam pierwszy odcinek 3 minuty, drugi odcinek 5 minut, później tam 6 minut i tam ostatni, 10 odcinek ma tam 20 parę minut. I tak naprawdę cały sezon można obejrzeć w niecałą godzinę i jest bardzo ciekawy, jest bardzo nietypowy i no jest ciekawy. O, czekajcie, Metal Family, tata w szkole, dubbing. O, jest dubbing. Tak, jestem zajęty. Słuchaj, bo jest ważna sprawa. Jest po polsku. Zostało mi generalnie niecałe 3 godzinki. Szczerze, już chce mi się, już chce mi się. Stęskniłam się troszkę ze swoimi przyjaciółmi, za takim życiem stabilnym. Stęskniłam się ze swoim kotem, ze swoim mieszkaniem. O, mam nadzieję, że nie będzie takich upałów w Polsce, chociaż wiedziałam, że też jest 30 parę stopni. Fajna podróż, bardzo fajna. W ogóle nie odczułam, że byłam sama. W sensie nie odczułam takiego
o, co mam robić, nudzę się, w ogóle się nie nudziłam, w ogóle nie było chwili, żebym się nudziła. Jeszcze chciałam wam powiedzieć, dostałam wczoraj wiadomość od EKUS, że wniosek o wydanie EKUS złożony do MFZ drogą elektroniczną został rozpatrzony pozytywnie. Dziękuję bardzo. Przyda się. Kartę wyślemy na adres wskazany we wniosku. Ja myślałam, że jak zrobię ten wniosek drogą jakby przez internet, to dostanę jakoś, no nie wiem, dzień, dwa, trzy, cztery, nie? I ja czekałam, aż musiałam wylatywać następnego dnia i kupiłam sobie po prostu PZU. Dziękuję ci, EKUS, jesteś super, bardzo szybko działacie tam, fajnie, dzięki. Alo, dero. Przyleciałam do Berlina, moi drodzy. Dziękuję za wspólną podróż.